Hamburg, 20 kwiecień 2021. Jesteśmy przy moście, na którym jest uwieczniony Krzysztof Kolumb. Krzysztof Kolumb, wnuk Władysława Jagieły, syn Warmińczyka, odkrył Amerykę 12 października 1492 roku. Tego dnia w Konstantynopolu ustalono plan przejęcia władzy świata, co obecnie przeżywamy, zamkniętych koronawirusem, zniewoleniem ludzi, poniżeniem ludzi, zamaskowanych, poniżanych. Amerykę odkrył Kolumb, pielgrzymując wcześniej do Saragosy, gdzie Matka Boska objawiła się Jakubowi, apostołowi, 20 stycznia w 40 roku. Dzisiaj mamy apostoła Matki Boskiej, który urodził się 20 stycznia 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim, księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej w czas czasów. Tego samego dnia w Bremen urodził się obecny burmistrz Hamburga, Częczał, który zamknął miasto. Rządzi na ratuszu. Na ratuszu, który stoi na dwóch klasztorach fundacji Adolfa IV Schauenburga, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która została polską królową 26 czerwca 1295 roku. 100 lat po fundacji kościoła świętego Mikołaja w Hamburgu. Ten kościół świętego Mikołaja w Hamburgu fundował jej prapradziadek Adolf III Schauenburg, syn Adolfa II Schauenburga, założyciela Lübeck. Synowie Adolfa III to właśnie był Adolf IV Schauenburg i Bruno, biskup, który założył Braniewo 1 kwietnia 1257 roku. Krzysztof Kolumb, patron nasz.